Rozrywka jest ważna dla sportowca, ponieważ adaptuje nasz organizm do podejmowanego wysiłku. Zarówno przygotowuje, powiedzmy, układ oddechowy, układ krwionośny, układ nerwowo-mięśniowy do podejmowanej za chwilę czynności, ale też rozrywka zmniejsza ryzyko odniesienia urazu, więc zalecamy jej stosowanie przed każdym wysiłkiem fizycznym. Wydaje się czasami to śmieszne, co ktoś powie, a co mi to da, a właśnie naprawdę dużo da i to nie tylko to, że unikamy kontuzji, choć głównie, ale to też między innymi pomoże nam uzyskiwać lepsze rezultaty. Krok będzie luźniejszy, będzie dłuższy. Pomyślcie sobie, że podczas biegu na 10 km zrobimy około 10 tysięcy kroków. Na każdym kroku zaoszczędzimy 4 cm i mamy 400 metrów. Wtedy wychodzi jakieś, myślę, nie wiem, 2 minuty szybciej na przykład. Także takie błahe sprawy, a naprawdę koniec końców może być taki, że efekty będą rewelacyjne. Także zaciskamy zęby i robimy. To na dzisiejszym treningu z Marcinem postanowiliśmy na taką wersję ogólną, czyli dostępną dla wszystkich, dla sportowców amatorów, jak i zawodowców. Była to ta rozrzewka typu podstawowego. Zaczęliśmy od krótkiego rozbiegania 7 do 8 minut, żeby zaadaptować nasz organizm w pierwszą fazę, czyli układ oddechowy, trochę układ krwionośny. Następnie przeszliśmy do ćwiczeń takich ogólnorozwojowych, czyli zawierających elementy koordynacji, uruchamiających większość stawów, które biorą tutaj udział w trakcie biegania. Uruchomiliśmy całe nasze ciało, od kończyny dolnej do górnej. Po prostu przygotowaliśmy się. Następnie z Marcinem zrobiliśmy kilka ćwiczeń dynamicznego rozciągania. Potem ćwiczenia wzmacniające, krótkie nabiegi, powiedzmy 3x40 w średnio intensywnym tempie, krótki odpoczynek i rozpoczęliśmy tutaj z Marcinem zajęcia dalsze. Pamiętam nawet kiedyś epizod w mojej karierze, kiedy współpracowałem z jednym z najlepszych specjalistów w Europie i na świecie, Vincenzo Canali, Włoch, który współpracował też z Izim Bajebą między innymi. I spędziliśmy właśnie tam dużo czasu po to, żeby nauczyć się, jak dobrze i odpowiednio między nimi właśnie się rozciągać, bo sam skłon niewiele nam daje. Najważniejsze jest to, żeby go prawidłowo wykonać, to jest najważniejsze. I właśnie tych wszystkich takich drobnych elementów uczyliśmy się właśnie we Włoszech, spędzając czas, inwestując dużo pieniędzy właśnie, żeby spędzić z Vincenzo Canali w tym momencie. Także nieoderwalna część, nieodłączna część treningu mojego. Tak jak samo jak i przed treningiem, jak i po treningu. On najpierw jest, wiadomo, luźne rozbieganko. Później dopiero zatrzymuje się na pół godziny, żeby wykonać ćwiczenia i wzmacniające, i rozciągające. I potem zaczynam część główną treningu, czyli przepuśćmy tempo, czy bieganie, jakieś tam dłuższe odcinki. Także kolejna bardzo ważna sprawa w każdym sporcie, nie tylko w bieganiu. Także zachęcam Was wszystkich do tego bardzo mocno. Wiem, że to jest element, na który zawsze nie ma, nigdy nie ma czasu, bo musimy już lecieć do domu, do rodziny, na spotkanie i tylko myślimy o tym, żeby pobiegać. A właśnie to jest duży błąd. Pamiętajmy o tym, bo to jest naprawdę bardzo ważne.